Wprawdzie każdy nasz film tworzy ogromny zespół ludzi i trwa to wiele lat, ale wszystko zaczyna się od prostego pomysłu na zbudowanie nowego świata i postaci. A co jeśli jest życie we wszechświecie? A gdyby tak szczur chciał być szefem kuchni? A gdyby nasze zabawki, wśród których przecież dorastamy, tak naprawdę miały uczucia i mogły ożyć? A co jeśli pozwala naszej wyobraźni zbudować historię, którą później opowiemy? Zapytajmy naszych twórców, jak oni to robią. Dlaczego zadajecie sobie pytanie, a co jeśli? Kiedy pytamy, a co jeśli, nasza wyobraźnia się uruchamia. Najlepsze pytania, a co jeśli, to te zagwozdki, które w pewnym sensie są kluczem, który pozwala nam otworzyć nowe drzwi. Z jednej strony odrzucasz logikę i to ci pozwala wyjść poza schemat i marzyć, dzięki czemu twoja wyobraźnia jest praktycznie nieograniczona, przynajmniej w moim przypadku. I pytanie, a co jeśli, pozwala ci zacząć myśleć inaczej. Więc kiedy zaczynaliśmy pisać scenariusz i tworzyć super drużynę Sanjaya, musiałem się najpierw zastanowić, co dokładnie chcę opowiedzieć. A co, jeśli moglibyśmy wreszcie zobaczyć to, co mój tata widział oczami wyobraźni w duchu swoich przekonań i wiary? Co by było, gdyby to pięknie zilustrować w kolorze i w technologii 3D Pixara i pokazać temu małemu wielbicielowi kreskówek? I to było największe wyzwanie, a co jeśli, które postawiłem przed naszą ekipą. Pixar takie, a co jeśli, to nie tylko masa frajdy, ale też prosty sposób na przekazanie pomysłu na jakąś historię i uruchomienie całego procesu tworzenia. Dla nas to bardzo ważne, żeby umieć komunikować się w tak zwięzły sposób. W następnym ćwiczeniu będziemy pracować nad twoimi ulubionymi filmami, zadając sobie pytanie, a co jeśli?